Witamy wszystkich w Let's Play Together. Lara Croft. The Guardian of Light. Kolejny, 12 poziom. Stronghold Passage. Tak. Dość fajny, moim zdaniem. Ja lubię ten styl. Jak zapewne za chwilę zauważycie, przypomina on jeden z poprzednich poziomów, a mianowicie Forgotten Gate. I zaczniemy od pokazania wam nowych rzeczy. Z artefaktów mamy Clay Serpent, który nam daje 3 plusy. Gliniana żmija. I Dark Drum. Dark Drum. Serpenty ogólnie dają nam zawsze 3 plusy. Są różne rodzaje serpentów. Nie uprzedzając faktów. Dajemy 3 plusy. Ale tego się można domyślić. I... Natomiast z broni mamy... To porównamy... Lara. Oczywiście. Grenade Launcher i mamy Heavy. Któryś jest bardziej power up. Power. Heavy. Dobra. O, mam jakąś włócznię, zapomniałam o niej. Tak, Spear of Fire. Nieważne. Ja nie wybieram tego czegoś. Także... No, jak widzicie... A zaraz jeszcze, bo... Pojawi się nowy rodzaj wroga. Tak, pan... Lawowy głaz. Który lubi rzucać tymi kulkami, które wybuchają. Niestety. No i znowu. A, punkty jak... za niego dostałam nie ja. Tak, jak widzicie, tutaj są takie 6 slotów na kulki. Można się domyślić, że są na kulki. Czyli, jeśli pamiętacie, Forgotten Gate nawet była... Co to było? Wow. Nawet brama... Co to jest? Ej, to intrygujące. Wyżej? No, nie wiem. Wow. Jesteś z wyższego reflection. Poziomu. Dobra, brama, jak widzicie, nawet wygląda bardzo, bardzo podobnie do tamtej, jeśli pamiętacie. Więc coś fajne. Poziom po prostu trzeba jakby pozbierać właśnie kulki z całego poziomu i przynieść je jakoś tam na dół. Tylko są po prostu trochę inne klimaty i wtedy było więcej kulek. Wtedy było chyba... 8? O, kulkę podrzuciłam przez przypadek. A, jeszcze ty tu jesteś. Kurde, zawiesił się tylko. No. Jak będzie sobie siedział? No. Troszeczkę irytujące. Więc, no trudno. Obejrzyjcie sobie. Fajny... Więc życie w najmniej oczekiwanym momencie. Tak. Dobra, i tutaj... A to możesz pójść na ten drugi. Jak? Jak będzie na dole. Dobra, sobie przejdę. Bo tak by było szybciej. No ale, mamy ammo power up. Dobra, aha, tutaj tą kulkę sobie... ten szklec się dziwnie zachowuje. Można sobie ją zrzucić już z tych schodów, mieć ją z głowy. I idziemy dalej. Tu jest. Tutaj jest. Kolejny power up. Tym razem health. Ojejku. To takie przykre. O, tutaj jest coś, co lubię. Ustawiła, że to lubię. Tak. Coś podobnego było właśnie w Forgotten Gate, tylko fajniejsze. No tam się tak chodziło dookoła i jakby ustawiało, żeby ta kulka... O, zobaczycie, co jest, jak spadnie. To bardzo lubiany przeze mnie moment. Tutaj po prostu trzeba właśnie przy pomocy bomb jakby... Sprytne. Można się zapędzić i spalić. To nikczemna pułapka. Dobra. Z tą kolcą? Tak, więc trzeba uważać. Okej. Okay. Zunieć na bok, tak... Wejdzie po lince. O, wyszły. Myślałam, że znowu się zawiesił jakiś. Też miałem taki wrażenie. Ktoś tu jeszcze jest? Nie. Bazuka nie, jest ktoś sobie przyjemna bazukę. Do walki z nim. To nie jest bazuka, tylko... A, dla mnie bazuka.
Rzutnia rakiet. Rzutnia rakiet. Au! Tutaj jest coś super! Moja ukochana broń. A tak jakby... to jest upgrade mojej ulubionej broni. Spójrzcie, to moja stara ulubiona broń. Wow. I jest szybsze. I... mocniejsze i w ogóle. Także ja oczywiście wybieram teraz Dual SMG. To jest, czyli powiedzmy, lepsza wersja pistoletów maszynowych. No i tutaj to by było na tyle. Z rozrywki. O. Też mi się czasami tak zdarza. Dobra. I idziemy dalej. Tutaj przejście się za nami zamyka. Więc już nie wrócimy. Kulka. Tak, z góry się toczy kulka, ale na razie jest tylko jedna, więc... Zobaczymy, co tam jest na górze. Tak, zobaczymy, co jest na górze. A, to są diamenciki. Tak, zawsze je zbieram. To są takie jakby czujniki. One aktywują się, kiedy się na nich stanie, więc nie można na nich stać za długo. O, widzimy tam u góry jest power up. Okay. Może pokażemy, jest... jak się go nie da zdobyć. Moment, tu jest pająk. Jest taki... A właśnie, challenge. Challenge, żeby trzy... ukryte pająki na nich stanąć. To nie jest takie trywialne, jak się wydaje. No nie. Pokażemy wam, najczęściej jak... przy ostatnim się można skapnąć, że faktycznie są pająki. No nieważne. Dobra. Proszę do mnie. Pokażemy wam, jak nie można zdobyć tego power-upa. Proszę. Nie da się. Dobra, aha, i gdybyśmy na przykład, gdyby nam ta kulka wpadła do lawy... Bez lary najlepiej. No najlepiej, tylko teraz nie mogę... Dobra. Gdyby nam wpadła do lawy, co by się stało? Mnie zawsze zastanawiałem takie rzeczy, po prostu z góry, z tej takiej rury. Teraz jej nie widzicie, bo kamera jest... O, spada nowa, także nieskończona ilość kulek. No i życzymy miłej zabawy z zdobywaniem power-upa. Jak się domyślacie, kulka powinna wylądować... Dokładnie tu. A na niej totek, a na to kulara. 3, 4. Dobra. Także mamy tam idziemy. Jakiś pewien sposób, żeby ją tu w miarę... Tak, tak. O, okej. I ja idę tam. Podejrzewam, że ja idę tu. No. Sposób polega na tym, żeby strzelić w kulkę z wyrzutni rakiet. Z tych stron. A druga osoba powinna ją złapać. Tylko teraz ona się nie dała. Nie zawsze się udaje. Powtarzamy próbę. Jeśli to będzie trwać za długo, to wiecie, wytniemy wam po prostu. 3, 4. O! Czemu? Odbiła się od ściany? Sufitu? Niewidzialnej? Może na środku damy co? Ale sam ty jadę. A teraz będzie po mojemu. Tu jest taka specjalna dziura na tą kulkę. 3, 4. Dobra. Przynajmniej się nie odbiła od sufitu. O, i sama do nas wraca. Dobra. Teraz pójdzie na środek. Tak, ja pójdę na środek, bo mam gorszy celownik. Ale z drugiej strony też gorzej łapię kulki, które pędzą, także ja tu w ogóle jestem niepotrzebna. Najlepiej jakby było dwóch totków. Przykro mi, ale... Okej, okay, mam! Mam. Szybko się udało ostatnio, jak próbować. Zajęło nam trochę więcej czasu. Lepiej nie mówić, tak. Tak, i teraz jumpem zdobywamy rzeczony health power up, który brutalnie mi odebrano. A czemu to zrobiłeś? Łatwiej będzie chyba z tej strony podwójnie wysadzić. A nie bombą? Dobra. Jak uważasz? 3, 4. Tak, podwójnie bomby to wiadomo dalej leci w ogóle. Tak, teraz nie chcemy, żeby kulka tu wracała. O, połączyły się? Nie. Na kulkę nie działają. No. Ciekawe czemu, nie? Pewnie jest inteligentne lżejsza. Czujniki. Albo są inteligentne czujniki. Dobra, w każdym razie cieszymy się, że udało nam się zdobyć. O, dwie łapki. Ciekawe, czy musimy jednocześnie złapać. Chyba nie. Pójdziemy teraz jeszcze... możemy... zająć się podłożeniem kulek pod te pięści. Jak widzicie, motyw jest powtarzalny, także... Po prostu trzeba sobie... Czy chodzi o to, żeby te pięści podnieść, bo strzela tam z nad nich? No. Coś tam. Takie nie coś. Okej. Okej, mi się udało.
Poczekamy na Totka. Czy też zawsze udaje? Myślałam, że się spaliłeś. Wszedłem do tej ręki. Uda się wejść do środka? Okej. Okay. No i widzicie, tutaj czegoś brakuje. Także... Jakby jednej kulki się domyślić jeszcze. Czego. Znaczy ja nie mam pojęcia. Nie no, oczywiście, że żartujemy. O, jest... tak, tu jest czaszka. Jump of Trust. Tak, Jump of Trust. Pierwsza uwielbiam czaszka. Jumpy of Trust. Tak, dopiero pierwsza czaszka, ale... Okej, okay, nie ma się czym przejmować. Tutaj jest nieprzyjemnie. A ja czekasz też zostawię na mnie? Bombę. Ja sobie włączę. Sama sobie włączysz? No. Tak, to i teraz nieprzyjemna. Właściwie to samo trzeba zrobić. Nieprzyjemne w speedrunie. Bo A. Stres, B. Ogień. Równa się. Quick die. No, udało się. Bezboleśnie, właściwie. O, tu będzie... Domyślcie się co. Zaraz zobaczycie. O, to myśleliśmy tu trochę. Nie, to... A, no, dobra. Ja pamiętam, że myśleliśmy. Możesz się wybierać, spoko. mamy zagadkę, jak wyciągnąć kulkę z takiego miejsca, którego jeszcze nie widzimy. Ale zaraz zobaczycie. Po prostu trzeba tutaj... Jedna osoba, czytaj ja, musi iść dookoła i nie dać się spalić. To mnie strasznie stresuje, wiecie. O, i tutaj jeszcze jest przyjemna rzecz. To może później przy okazji. Spoko, dam radę. Dobra. Oczywiście tu osoba jest... w środku też musi uważać, bo... No tak, bo się trochę przesuwa czasami. O, coś do mnie idzie, żeby nie zdążyło, żeby nie zdążyło, żeby nie zdążyło. Dobra. Okej. Okay. No i teraz, dzięki temu, że Totek stoi tam, ja mam kulkę tu. Dobra. I teraz możesz do mnie przyjść. To masz najpierw... Zawsze było odwrotnie. Tam, tak. Okej. Jest bezpiecznie. A gdyby kulka nam wpadła, to można się domyślić, że przyjdzie druga też tam z góry. Dobra, ustawiamy ją sobie... A, to nie ja trzymam kulkę. Tutaj. Ej. Ja ją prze... Dobra. To ty ją przesyłałeś? Nie. Trzy, cztery. O kurczę, stałam w kręgu. Kręgu bomby. Dobra, i idziemy. Chciałem zauważyć, że wpadła gdzieś, bo tutaj spadła druga. No. No fajnie, a ja się spaliłam. tak. Znaczy, no... Wiecie, to jest gra. Nie zawsze trzeba być perfekcyjnym, nie? Nie dajmy się zwariować, to jest gra. Dobra. Ustawić w dobrym miejscu. Trzy, cztery. O, poleciała. Tak. Powinno być... O, chwileczka. Dobra, to mnie stresuje. Nie lubię ognia. O, hej. Cześć. Okej. Okay. To tutaj jeszcze musimy iść na środek. Tak, musimy iść no, na środek, po... W tą stronę nie. Właśnie mi się wydawało, że... Czekaj, a z kulki może? Nie, starczy. Ale dwie osoby muszą się znaleźć. No to... A może nie. Tu jest wyżej z tej strony. No. A my czachy. Nie wiem, czemu się posłuchałam i skakałam bez... Mi się wydawało, że można. No bo tu jest wyżej, dlatego nie można. Się zbierał. No, widać, że jest wyżej. Może ten rzut izomeryczny sprawia jakieś złudzenie, ale jednak. Dobra, nieważne. W każdym razie mamy trzecią kulkę. Jest wesoło. Ale trzeba z nią się jeszcze fajnie pobawić. Au. Zazwyczaj dzielimy się tak, że jedna osoba wykonuje tak. Jedną próbę, a druga chroni, żeby przypadkiem kulka nie spadła do... Tak. Jak spadnie, to... Więc trzeba ją oczywiście wsadzić na ten... Pedestal. Był już taki challenge, tylko podobny, trochę prostszy, bo tak, to było przy ścianie. To jest... No ale... Żający. Myślę, że damy radę. Wow, Totek!
No, to pozytywnie wpłynie na długość tego odcinka. Można włożyć ją tutaj i mamy kolesia na kartę. Totek ma, jakbyście nie zauważyli, niebieskie jakby poświata od amunicji, ponieważ ma smoka. Tak, pewnie, i jest power shot. Ale... No właśnie, to jest znaczek power shot. I to działa przy każdej broni, na przykład. Dobra, wracamy. Można skoczyć po prostu. No. Nie ma co kombinować. Dobra, i teraz można wziąć tą kulkę, która tutaj przyleciała tymi... Rurami. Rurami. I położyć tutaj. I co może być w środku? Nic. Otwiera się przejście z powrotem. Można pomyśleć, że tutaj się coś otworzy, tak jak to czasami bywa, ale nie. Dobra. Możemy już się pozbyć tych... Znaczy, nie podtrzymywać tych pięści. A kulek się nie pozbywamy. No są fajne. Można nimi walczyć. Ała. Zwykle można nimi walczyć. Teraz mi nie wychodzi, bo mi zabierają kulkę. Auć. Przepraszam. Tu nie będę walczyć kulką, bo ktoś cały czas we mnie strzela wyrzutnią rakiet. Kulki się nie sprawdziły, jak dla mnie przynajmniej. Ostatnio się sprawdziły. Ja nie potrafię walczyć kulkami, ale można... Ja potrafię. Są kulki, można faktycznie wykorzystać. Ja lubię walczyć kulkami i uważam, że potrafię. Także... Tylko teraz ktoś mi bardzo przeszkadza. To nie była moja wina. Dobra. Idziemy z kulkami. Proszę trochę szybciej. Nie wpychaj. Dobra, teraz... To jest rura. Tak, tylko tutaj nie stresują te. Nie, one się odbijają od tego... No tak, ale... ...podeściku. Tak wygląda. Morderczo. Idź, ała. Mówiłam, że się tego boję i miałam rację. No, czemu? O, tam widać, jak kulki zleciały. Tak, do mojej ulubionej zabawki. I trzeba skoczyć. To są kolce. Tak, tak samo jak w poprzednią stronę. O kurczę. Nie umieraj, Lara! Nie! O, shit. O, widzicie, to się bardzo rzadko zdarza. Ale przynajmniej zobaczycie ekran ładowania ponownie miejsca. Tak. No, strasznie nas daleko wybiało. No jasne. Po co? Po co? Okej. Okay. Ups. Tutaj spadają teraz... Te meteoryty. Tak mi się kojarzą. Płonące skały, meteoryty. Ale widać, w którym miejscu spadną ci krzyży. Także... Nie ma strachu. Okej. Okay. I teraz... Nie. No. Idziemy na górę. Bo jeszcze tu nie byliśmy. To są dla pizzy na razie. Potem się przydadzą. Dobra. Stań tutaj, to ja przyjdę na drugą stronę. Okej, okay, bo tutaj jest kulka, a oni mogą ją... No właśnie. To byłoby niekorzystne. No bardzo niekorzystne. Nie masz strzelać, a na tym stoisz? No, to znaczy jakoś nie trafią. Nie przelatuje przez ogień? Przelatuje, ogień nie wierzy. Dobra. Nie jest materialny jako taki. Nie możesz przyjść? Jak to robiliśmy? Chcesz kulkę tam? Tak. Tu kulkę musimy postawić, żeby... No. Tutaj jest challenge room oraz kolejna czaszka. I pająk. A, właśnie. Ja zawsze zapominam tych pająków. Dobrze, że gram statkiem. Chociaż lubię gry Hidden Object, ale... Może nie tutaj. Okej. Okay. Elementy Hidden Object zostały zaliczone, znaczy dwa z trzech. Może się wydawać podejrzanie mało czaszek, ale potem będzie dużo w jednym miejscu. O, to jest, lubię to. A ja nie. To są takie jakby puzzle. Tu staniemy, to powiedzmy, co się dzieje. Tam niektóre kolce opadają. I jeżeli... trzeba stanąć tu chyba. Nie, jeszcze nie. Nie? Znaczy tutaj trzeba przyjrzeć się, w jakim miejscu... No, trzeba się przyjrzeć dobrze.
to nie było także na tych ze śladami z krwią? Tak, teraz właśnie. Trzeba stanąć nie, tu. O no, sorry. Dobra. Właściwie to ja powinnam chyba tam stać i strzelać. No, ale teraz, no bo ja jestem gorsza w myśleniu, gdzie stanąć. Tutaj są jakby takie dziwne ślady, nie? No, ale to nie wszystkie, tylko ten. Trzeba się przejrzeć, który się nie zmienia. W każdym razie zdobyliśmy za to... Właśnie nie zdążyłam przeczytać, bo chciałam coś powiedzieć i o tym myślałam. Mamy... Artefakt. Aha. No tak. Serpent. Także... Welcome. Czy są lepsze niż zwany? Kamienny wąż. Ma wszystko. Mamy wszystko po jednym jakby? No ale nie jest tak, że jakieś brakuje, nie? No nie. A, już na górę. Wracamy po drabince. To jest tak, jedna osoba idzie tu. Tak, tylko sobie wezmę... Aptekę. Dokładnie, aptekę. Druga przerzuca kulkę tu. No, taka przyjemna zabawa. Tutaj stawiamy bombę. No, też mogłam zostawić, ale to nie jest konieczne. Czekaj. Chciałam ją wysadzić, a to nie moja. Wysadzamy? To wysadzaj. Kulka jest po naszej stronie. Okej. Okay. My też jesteśmy po naszej stronie, więc... Dobra. Trzeba ją bliżej postawić. Nie trzeba. Ja zawsze bliżej stawiam. Wystarczy jedna bomba. To nam tylko otwiera te drewniane... Zacięłam się. Okej. Okay. Już nie. 3, 4. Ale... Dwoma bombami jest fajniej. O! I teraz, szkoda, że... Ciekawe, czy mogłaby od razu tutaj wpaść. Jakoś. Raczej chyba... Nie wyobrażam sobie. Wszystko jest możliwe. No. I mamy już wszystkie kulki na miejscu. Znaczy, na dole. One nie są jeszcze do końca na... Nie, ciekawe, czy ten szkielet ciągle tu. Z dołu się lepiej walczy, moim zdaniem. Moim też, bo tutaj jakoś przylatują. To, możesz tu przyjść. To prawda. O, może się obudził albo zniknął. Dobra, trafiłam w kogoś tym? O, tu przyszły te. Czasami nie mam cele, jak widać. Dostanę od kogoś. Przed sobie? Nie, jeszcze nie. Auć. To jest mocny gracz. Przeciwnik w sensie. Trzeba przynieść. No tak, jest tu gdzieś amunicja? Chyba nie, same apteczki. Trzeba uważać, żeby nie wejść w tą. No, zdarzyło mi się. Z mojego doświadczenia. Wow! No, można się zapędzić. Jak można się domyślić, wszystkie kulki trzeba tutaj włożyć i nie podpalić się przy okazji. Ciekawe, czy któraś kulka mogłaby tu wpaść jakoś sama. Na przykład ta zepchnięta ze schodów. Mogłaby. Ale jakoś się jeszcze nie zdarzyło. No, jak widzicie, tutaj są takie, że nie możemy stanąć na... tych miejscach. Chciałam wam zademonstrować, i wpadłaś że nie możemy stanąć tak jak w tamtych i nie wziąć paru kulek. Trzeba po prostu przynieść wszystkie. No. Wezmę sobie apteczki, skoro już tu jesteśmy. I tam chyba u góry jeszcze jest jakaś apteczka. Apteczki nie są potrzebne. Specjalnie do kolejnej części, bo to nie jest koniec posiadania. Dobra. To tak ma smoka, to sobie może gadać, prawda? 99 tysięcy punktów. Tak, tak jak Forgotten Gate, to nie jest koniec poziomu. Jest bardzo podobny taki poziom do Forgotten. Action, coś tam. I tutaj mamy... Challenge. Challenge Room. Kolejny, drugi. Tak, co by tu zrobić? Nie, nie w tą stronę. Nie, nie w tą stronę. Zawsze mi się myli. Znaczy, mogłeś stamtąd rzucić. No, ale to... no, w sumie. Znaczy, chodzi o to, żebyś tam dostać. Tak. Ta bramka jest otwarta, kiedy się stoi na tym przycisku. Ale jak się stoi na tym przycisku, to spadają te... Platformy. Kładki. Mostki. Ale z linki mojej można doskoczyć. Także to właśnie trzeba tak owinąć dookoła tego. Okej. Okay. Maska. Widzę. Jak czy tam. Zobaczymy, co to jest. No.
No to widać. Widać, że daje mniej niż nasz super Ja wolę złoty regeny płaszczyk. Jednak. Znaczy, tak to woli, nie? No, ja też wolę. Wolę, żebym się regenerowało. Krótko. Tak, tutaj mamy... Uciec ze świątyni. Tutaj są takie jakby... sarkofagi, nie wiem jak to nazwać. Ale w środku są tylko... wiem, oh, wow. Dobra. To co, zaczynamy? No tak. I to trzeba zbierać. Pamiętać, żeby zbierać czaszki. Nie wiem, czemu więcej czaszek jest po stronie Totka. Tutaj trzeba tylko czekaj uważać... nam. Widać dokładnie, w którym... które się... Tak, ale można się stresować i... no. O, ja czekam. Właśnie widzę, jak czekasz. O nie, o nie, o nie, o nie! Tutaj trzeba pospieszyć. Tak, tutaj trzeba szybko. Tutaj kolejna czaszka zaliczona. Aaaa! Sorry, przepraszam. Nie chciałam wam krzyczeć do tego, ale tak się przestraszyłam, że spadłam, że aż teraz spadłam. Kurczę! Jak skaczę i się pojawiam, to prosto do dziury. Chyba pomyliłaś w stronę. Przepraszam. Wow. Ostatnia czaszka jest! I wielki skok! Tak! A tutaj, tutaj tak jest. Przed samym wyjściem, kiedy już można się ucieszyć i szybko wyjść. Teraz jasna na tym stanę, bo to tak są na dwóch. Jest ostatni pająk. Ukryty pająk, za którego dostajemy ammo power up. Także... kończymy poziom szybciutko. Kończymy poziom szybciutko, 23 minuty 17 sekund. Wszystko jest, co powinno teraz być. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Pa, pa.